Cześć, Marko, z tej strony Kuba Gritner z kanału Cykloza, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek ze Szczyrku. Zacznijmy może od hiphop.pl. Traska w sumie nie za bardzo zmieniła się względem zeszłego roku, chociaż widać, że przeszła trochę remontu, wybicia są nieco lepszym stanie, podobnie lądowania. Doszło też parę nowych wybić, także warto sobie przejechać i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Jedno może szczególnie zaskakiwać, pewnie rozpoznacie, które w trakcie filmu. Mimo wszystko polecam odwiedzić. Oho! Kurwa! Uwaga! Nie zwalniamy tempa, czyli lecimy z hip-hopem flow. I tutaj muszę powiedzieć, że szczerze zaskoczyłem się na bardzo duży plus tą traską. Kiedyś, jak pewnie wiecie z moich poprzednich filmów, byłem jej niezbyt dużym fanem, lekko mówiąc. Teraz albo jest szybsza, albo może po prostu ja podniosłem swojego skilla, ale zdecydowanie na większość wybić starcza prędkości, nie trzeba jakoś specjalnie się przy tym pocić czy męczyć. I na pewno te pierwsze 3/4 trasy, może pierwsza połowa jest totalnie super. Wybicia są takie wyższe, bardziej powiedzmy biją w górę niż na odległość. Gdzieś ta końcówka tej trasy nadal uważam, że jest... Chyba kiedyś mówiłem, że ta końcówka bardziej mi się podoba. Dzisiaj powiem, że no na tej końcówce nie za bardzo się dzieje, a jednocześnie jest w takich fragmentach, że nie ma zbyt dużo prędkości. Czasami, żeby tą prędkość mieć, trzeba jakoś mocno dopompować albo dokorbić. Ale podsumowując, ta traska została chyba najlepiej wyremontowana ze wszystkich i szczerze mówiąc, mega przyjemnie mi się jechało. Kurde! O kurwa!
No i lecimy z pierwszą naturalną trasą, z bujem. Zbój muszę powiedzieć, że przeszedł pewne kosmetyczne zmiany, które pozwoliły fenomenalnie upłynnić tę trasę. Szczególnie gdy jest sucho, to jest to naprawdę świetna trasa. W takich bagnistych, bagiennych warunkach ona już jest no mniej przyjemna, ale moim zdaniem nie brakuje tam żadnej sekcji prędkości. Chociaż trzeba też przyznać, że trzeba dobrze utrzymywać prędkość. Jest tam dużo takich ciasnych zakrętów, gdzie będziemy musieli przeskakiwać z lewej na prawą, z prawej na lewą. Na plus dorobienie paru fajnych przeskoków, które no dały tej trasy trochę charakteru i dały jej też trochę płynności. Zdecydowanie jedna z topowych tras w Szczyrku. Dużo! Jeśli z buja nazwałem jedną z topowych tras, to Otik musi być oczywiście tą najlepszą. Mógłbym ją określić jako takie naturalne bikeparkowe flow. Trasa bardzo szybka, ale jednocześnie taka, która nie wymaga miejscami, w ogóle właściwie nie wymaga hamowania. Raczej znowu trzeba się skupić na utrzymaniu prędkości, trzeba się skupić na dobrym wchodzeniu w zakręty, niż na jakichś trudnych technicznych sekcjach. Po zimie także widać, że przeszła jakiś taki mniejszy bądź większy remont. Sama w sobie charakterem się nie zmieniła, te wybicia są nadal bardzo podobne. Ale zauważyłem, że w wielu miejscach zostały podwyższone bandy, czy wręcz dobudowane. A takie drobne usługi z kamieni, które kiedyś były, mają teraz powiedzmy, czy jest właściwie z belek, mają zjazdy, dzięki czemu jesteśmy w stanie płynniej przejechać ten fragment. Nie ma czegoś takiego jak wcześniej, że był taki drobny zeskok z progu, a potem był od razu zakręt, tylko jest właściwie fajny zjazd, a potem możemy od razu płynnie wbić się w zakręt. Przede mną jechał Krzysiek Puda, jeśli chcecie zobaczyć nagranie z jego perspektywy, ale innego zjazdu, to zapraszam, link będzie w opisie.
Uwaga jeszcze. Dzięki. O kurwa, aż mi dobiło zawiechę. Aż mi dobiło zawiechę, tak wybiłem mocno. Thank you.
Jak był Otik, to musi też przyjść czas na Otesanka. Przyznam, że tę traskę jechałem tylko jeden raz w tym dniu, dlatego w większości hop nie poleciałem, musiałbym się przejechać drugi, trzeci raz, żeby sobie je spokojnie wyczaić. Dlatego wyciąłem w sumie cały ten fragment, nie ma sensu, żeby wam pokazał, jak je omijam. Wydaje mi się, że sama trasa nie jest aż tak trudna, jak większość osób pewnie myśli, że jest. Oczywiście na te hopy trzeba mieć dużo prędkości i trzeba wiedzieć, że one tam są, trzeba też się umieć trochę wybić z niczego. Ścianka natomiast moim zdaniem jest trudniejsza tylko z wyglądu niż z tego, jak się ją jedzie. Jak właściwie się już zacznie najeżdżać na tą ściankę, to ona jest naprawdę bardzo prosta, wystarczy się puścić i to tyle. Sekcja po tej ściance, po tym podjeździe kiedyś była zdecydowanie trudniejsza. Teraz już jest naprawdę taka uproszczona i chyba nie różni się od takiej typowej czarnej trasy bielskiej niczym innym. Spokojnie. Uwaga! No i na sam koniec creme de la creme, czyli Besteja. Ponownie przyznam, że tą traskę jechałem kompletnie pierwszy raz. W zeszłym roku nie udało mi się jej w Szczyrku pojechać, gdyż nie była jeszcze skończona. W tym roku to był mój pierwszy wyjazd do Szczyrku. Jest to jazda on-site. Znacznej większości przeszkód nie poleciałem, w sumie chyba nie poleciałem praktycznie, że niczego. I znowu muszę powiedzieć, że trasę jechałem tylko i wyłącznie jeden jedyny raz. Moim zdaniem, jak na pierwszy raz, chociaż ciężko to ocenić po jednym zjeździe, trasa jest naprawdę trudna. I myślę, że żeby tak fajnie płynnie przejechać, wymagałaby spędzenia całego dnia nad nią, czyli mniej więcej 4-5 zjazdów. Myślę, że po takim czasie poczułbym się bardziej komfortowo i mógłbym faktycznie tą traskę pyknąć sobie na raz. Ale tutaj jest jednak tyle przeskoków i tyle takich tricky miejsc. Szczególnie ten taki sławny drop w środku, gdzie właściwie trzeba się obrócić o 180 stopni i zjechać dropa w sumie z niczego. Ale wydaje mi się, że to będzie świetne urozmaicenie, szczególnie dla takich bardziej zaawansowanych osób, bo jednak pykanie z samego Otika, z buja czy tam Otesanka, no po całym dniu chyba trochę się nudzi. O, sorry. Dobra, z tego odcinka to by było na tyle. Odwiedzajcie Szczyrk, póki jest jeszcze wyremontowany i w miarę świeży, bo teraz jeździ się naprawdę super. Myślę, że na jesień już te wrażenia nieco spadną, ale póki co mogę wszystkie trasy w 100% polecić i mogę powiedzieć, że z roku na rok Szczyrk staje się coraz lepszy, te trasy są coraz lepiej poprawione i w tym roku są chyba najlepsze ze wszystkich poprzednich lat. A tymczasem łapcie zajawkę, wskakujcie na rower. Na razie.